Cześć kochani, bardzo się cieszę, że znowu jesteście na moim kanale i tak jak już widzicie po tytule, dzisiaj zapraszam Was na wspólny przegląd do Waszego ulubionego sklepu, czyli Pepco. Tym razem zerkniemy sobie na dział z dekoracjami, na dział kuchenny oraz dział z tekstyliami. Więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, to róbcie sobie kawkę, herbatkę i lecimy dalej z oglądaniem. Na sam początek mam Wam do pokazania bardzo fajne lustro w stylu boho za 40 zł. A obok znalazłam takie oto fajne plecione podkładki po 10 zł. Za 20 zł można kupić taki oto zestaw pudełek w szarym kolorze. I te podkładki po 8 zł też są bardzo ciekawe. Następnie mamy różne plecione koszyki. Przechodzimy teraz do kolejnego regału z dekoracjami z nowej kolekcji. No i tutaj mamy bardzo fajne sztuczne roślinki po 17 oraz po 30 zł. Te doniczki po 15 zł też są piękne. Znalazłam jeszcze oto taki ciekawy wazon w musztardowym kolorze za 10 zł. Te szklane świeczniki po 12 zł też są fajne. Z tej samej serii również są dostępne wazony po 25 zł. W nowości tutaj mamy taką oto fajną dekorację ścienną za 25 zł. Dalej mamy kolejny regał z dekoracjami w różowo-pomarańczowej kolorystyce. Tylko zobaczcie, jakie są piękne te różowe wazony po 25 zł. Mi osobiście bardzo się podobają. W tej samej kolorystyce mamy doniczki po 15 zł. Dalej mamy różne świeczki po 7 oraz po 10 zł.
a ta doniczka za 17 zł na żywo prezentowała się bardzo ciekawie. Za 12 zł znalazłam jeszcze oto taki fajny świecznik w kształcie twarzy. Dalej zerkniemy sobie na sztuczne rośliny. Tak jak widzicie, wybór roślinek w pepku jest po prostu przeogromny, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A teraz zerkniemy sobie na dekoracje w kolorach czerni oraz złota. Ta ramka za 15 zł bardzo mi się spodobała. Na przecenie znalazłam taką oto fajną drewnianą szkatułkę za 25 zł. I ten organizer na biżuterię za 35 zł też mi się podoba. Jeżeli lubicie dodatki w złotej kolorystyce, to polecam Wam zwrócić uwagę na to lustro za 35 zł. W niektórych sklepach Pepco również są dostępne artykuły sportowe. I tutaj akurat mamy matę oraz wałek do ćwiczeń po 30 zł. Też można kupić półkilogramowe hantelki po 6 zł. A teraz zerkniemy sobie na dział z tekstyliami i tutaj również mam Wam do pokazania kilka fajnych rzeczy. Bardzo mi się spodobała ta szara poduszka z geometrycznym wzorem za 30 zł. Ta z pomponikami za 40 zł też są fajna.
Bardzo ciekawie prezentowała się również ta beżowa poduszka za 30 zł. Dalej zerkniemy sobie na tekstylia kuchenne. Te chlebaki też są fajne, ale niestety drogie. Ten górny kosztował 80 zł, a ten na dole 60 zł. I na sam koniec zerkniemy sobie na naczynia z nowej kolekcji. To już byłoby wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!